Dzień dobry, skarbie. Dzień dobry, dzień piękny, dzień radosny. W tle znamy gagatka. Czytanie, jak zawsze, bezterminowe, skarbie. Kiedy na nie wpadniesz, jest twoje, a i możesz do niego wracać, a i wiem, że za każdym razem brzmi inaczej. To jest właśnie potwierdzenie fizyczne tego, że nie istnieje przeszłość ani przyszłość, jest tylko tu i teraz. Kochanie, dzisiaj będzie czytanie. Pierwotnie miało być ścieżka kariery zawodowej, ale my wiemy, że to tak nie działa. My wiemy, że jako ludzie na Ziemi nie ma ścieżki kariery zawodowej bez ścieżki kariery duchowej. Nie ma. I dzisiaj będziemy o tych dwóch ścieżkach. O tych dwóch ścieżkach. Się przeciągnę. Cześć. Jest rano, ładnie słońce świeci. Cichutko. Skarbie, zacznijmy od takiej ogólnej wiadomości do ciebie, co się teraz dzieje. Proszę bardzo. Co tu pisze? Lesson English lessons. Shed old skin. Zrzuć starą skórę. Wąż. O, jeszcze tu. Porusz się poza swoje rodowe wzory, rodowe kółka, które kręcicie. To jest przełamywanie rodowej karmy, mówiąc już językiem uhuhuhu. To jest przełamywanie rodowej karmy i ty tak wiesz, gryziesz teraz paznokcia. Mówisz, ale jak ja mam to zrobić? A ja ci mówię, to już się stało. To już się stało. Teraz ty widzisz fizyczną manifestację tego aftermath, tego po tym wszystkiego. I ty jeszcze żyjesz w tym starym troszeczkę. A to już trzeba to zrzucić, ty już nie jesteś tą samą osobą. Ty już nie jesteś tą samą osobą. I jedni mogli drastycznie zmienić coś w wyglądzie, czytaj fryzurę, jak ja. Nie powiem wam. I went all Britney. A domyślajcie się. Skorpion w księżycu. Nic wam nie powie otwarcie. Żartuję oczywiście, ale co, trochę zabawy, nie? Także tak. To jest twoja pierwsza wiadomość. Na dzień dobry. Czym ją możemy wzbogacić? Zobacz. Jak już tak szukasz odpowiedzi i szukasz sposobu, jak to zrobić, to skup się po prostu na świetle. Tak to można zrobić. Skupić się na świetle, co to znaczy? To znaczy z każdej rzeczy nie wyciągać kary, bitki i bicza, tylko to znaczy, że ja z każdej sytuacji, która mnie bezpośrednio napotyka, bez wtykania swoich 5 groszy wszędzie naokoło, to ja z tej sytuacji potrafię wyciągnąć najlepsze, co mi wszechświat przyniósł, z czym ja teraz mogę pracować. Nie szukam winnych, nie szukam, nie robię z siebie ofiary, tylko biorę to i pracuję, bo na kogo ja pracuję? Ja nie pracuję na żadną firmę, nie pracuję na żadnego człowieka, ja pracuję, ty pracujesz na siebie, na siebie. I nie tylko na to życie, co ty tutaj masz. Ty pracujesz na siebie, tak bardzo na siebie, jak tylko można, wiesz? I dokładnie tak będziesz szybciej zauważać owoce swojej pracy w momencie, kiedy wybierzesz świadomie skupiać się na świetle. To teraz zacznijmy od twojej ścieżki kariery, na razie takiej ziemskiej. Dawaj je, szalone grażyny. Ścieżka kariery ziemskiej. Proszę bardzo. Patrz sobie na tą kartę. Tu jest jakaś cyfra, są jakieś kolory, są jakieś zwierzątka, prawda? Się nauczymy karty czytać przy okazji. A i prawda jest taka, że każdy umie czytać karty. Każdy z karty coś wyczyta i absolutnie nie potrzebujesz do tego żadnych informacji. Nawet nie potrzebujesz kart tarota do tego, żeby czytać karty. Możesz sobie narysować i czytać karty.
karty tarota to jest zabawka dla ludzi. To nie była zabawka dla grup, dla elit, dla kogoś schowanego, prawda? Te rzeczy właśnie, a to będzie pogadanka na inny temat właśnie na tarota. Zobacz te rzeczy, które prawdziwie są używane przeciwko ludziom. Przeciwko ludziom. Te rzeczy są bardzo skrzętnie zawoalowane i schowane i my nie mamy świadomości, co jest przeciwko nam używane. Dlatego nie możemy aktywować swoich odpowiednich mocy na odpowiedniego przeciwnika, bo my nie wiemy nawet, że mamy przeciwnika, my nawet nie wiemy, że my jesteśmy w więzieniu. A i po co to wiedzieć, bo na ten moment to by zablokowało tylko twój potencjał, prawda? Natomiast do czego ja tu dążę z tym kółkiem, które ja toczę, to, że zauważ, tarot jest wszędzie, każdy sobie może kupić tarota i każdy też może sobie zrobić z tarota co tylko chce. Możesz zrobić z tego okult, czarną magię, wysyłać ludziom złe wieści, złe wiadomości, albo im opowiadać, co się stanie w przyszłości. To jest też kłamstwo. To nie jest prawda. W przyszłości ja ci mogę powiedzieć, co się stanie, ale ja biorę odpowiedzialność za twoją przyszłość, bo ja ci ją narzuciłam. Rozumiesz? I im ten czytacz tarota ma większą sympatię i że tak powiem, większe credibility, to uwierzy. Monika tak powiedziała, Cecylia tak powiedziała, to na pewno się tak stanie. Absolutnie bzdura wierutna. Ja tak powiedziałam, ty w to uwierzyłaś i sobie to zrobiłaś. Rozumiesz? Dlatego my mówimy o tarocie tu i teraz. My w tarocie mówimy, co się teraz dzieje, potwierdzamy rzeczy, filozofujemy sobie. Ja tu nic tobie nowego nie mówię, a przepowiadanie przyszłości nie ma, coś takiego nie istnieje. Trzepią hajs na was. To ty tworzysz swoją przyszłość i przeszłość jednocześnie w tym miejscu, w którym jesteś. Nie płać pieniędzy za pytania, co się stanie w przyszłości, bo stanie się dokładnie to, czego będziesz chciała. A ten tarot, który my tutaj razem tworzymy, to jest kolektyw. To jest kolektyw do wymiany myśli, do duchowego. My jesteśmy swoimi duchową rodziną, duchowymi przyjaciółmi. Gadamy sobie, miło spędzamy czas. Równie dobrze możesz tu nawet po tarota nie przychodzić, prawda? A niektórzy przychodzą tylko po to, powiedz mi, co się jutro stanie i zamknij się, nic nie gadaj więcej. Wiesz, co się jutro stanie? Słońce wstanie? Ja oczy otworzę, moje dziecko się zeszczy w pieluchę. Te rzeczy się staną. Ja ci mówię, ja ci to bez kart powiem. Twoja kariera, już zboczyłam jak zwykle, prawda? Twoja kariera, ścieżka kariery ziemskiej, zobacz, to jest akcja, to są rzeczy, które się dzieją, to jest dużo rzeczy, które się dzieje. Ja już tu teraz na dzień dobry mogę powiedzieć, ty jesteś człowiekiem, który nie będzie robił jednej ścieżki kariery całe życie. Bo to nie jest naturalne, to nie jest zdrowe, to już nie jest, to jest relikt tamtych czasów. Jak praca to była skarbem, nobilitacją, ktoś jak szedł do pracy, to cała wieś mu, wiesz, rzucała za nim kwiatki kanapkami, bo wszyscy byli farmerami, mieli role, robili inne rzeczy, był taki inny tryb życia. Później weszła ta praca, ktoś jak szedł do pracy, o Jezus, to on był ważny. To są tamte czasy, to jest tamta era. Nikt nie jest w stanie już robić tej samej pracy przez wiele lat. Dlaczego? Bo my się tak bardzo szybko zmieniamy teraz. To jest kolejny dowód, kolejna taka obserwacja, jak się zmieniła Ziemia i my razem z nią. Czyli to jest to, że ty będziesz robić dużo rzeczy. Robisz dużo rzeczy naraz. Dla niektórych to jest potwierdzenie tego, co ty robiłaś przez życie. Zamiast... Cześć, witaj, ja tu mam gości. To jest potwierdzenie dla ciebie, bo może ty się biłaś w pierś, o Boże, ja w każdej pracy tylko 2 lata, ja w każdej pracy tylko tyle, ja bym chciała się gdzieś zatrzymać na stałe. Po pierwsze, nie istnieje coś takiego na ziemi, po drugie, nigdzie się nie chcesz zatrzymywać na stałe, nawet w małżeństwie masz dosyć i idziesz do osobnego pokoju czasami. Skarbie, mamusia tu rozmawia teraz. A gdzie twoja siostra? Was przepraszam, on teraz ćwiczy swoje struny głosowe. On ostatnio się tak drze. Chcesz zademonstrować swój taki największy krzyk? Nie, wstydzisz się? Dobra, jestem. No i dla tych właśnie, że ty nigdy nie miałaś robić jednej rzeczy całe życie, bo ty jesteś zbyt fajna na to, żeby siedzieć z jednymi ludźmi w jednym miejscu cały czas robić to samo.
Bo tutaj duża grupa ludzi ma takie, o, kiedy coś, kiedy coś, kiedy coś nas tak nauczyli, że musimy sobie wybrać studia, po których nie ma nic. Idź, proszę cię, jak ktoś się chce ze mną w tym temacie kłócić. Ja, co się mówi? Jak to się mówi, że tak rzucam ci rękawice? Idź, znajdź mi wszystkich tych magistrów, co mieli być bogaci po tej szkole i żyją zwykłym, średnim, szarym życiem i no co ze studiów zostało? Miłe wspomnienia, jacyś tam przyjaciele, poczucie, że się było na studiach, a inne biedaki, wieśniaki nie były. To też niektórzy mieli tak. Poczucie, że się poszło do miasta. Fajne, to są fajne rzeczy, natomiast po dzisiejszej szkole to ty wyjdziesz z łbem zakutym jak hełm, zranioną inteligencją, duchowością, i serdecznie masz już wszystkiego dosyć. Na dzień dobry, jak masz lat, nie wiem, 15? Jesteś dzieckiem? Tak jest zbudowany ten system. Twoja kariera na ziemi. Widzisz, im bardziej ty próbujesz być, jak ci wszyscy biznesmeni założą nogę na nogę w za małym bucie na relu i opowiada, ja tu mam swój prywatny samolot, ja tu mam to, ja tu mam krzywe nogi jak sram. Człowiek, co prawdziwie ma hajs i lata prywatnym samolotem, w życiu nie siądzie, nie powie, ach, to mój prywatny samolot. Kto sobie robi zdjęcia przy prywatnych samolotach i tych najdroższych rzeczach? Biedaki, to są ludzie, co byli biedni, pragnęli, tęsknili za tymi pieniędzmi, za tą troszeczkę, tą władzą, bo jak masz pieniądze, ale nie masz pomyślunku, to nadal nie masz władzy, ktoś tobą rządzi. Podlegasz pod kogoś z tymi pieniążkami, to nie są twoje pieniążki na tej planecie, jak ty jesteś głupi i bogaty. To jak większość tych ludzi. A prawdziwy biznesmen, co trzyma swój hajs i inwestuje, on nie chce fleszu aparatu. On nie chce głodnych, zainteresowanych oczu swoim biznesem. A ci wszyscy, jestem Edward, jestem biznesmenem, bądź tak jak ja. Ja nie chcę impotencji. Patrzę na ciebie, wyglądasz, jakbyś nie był szczęśliwy w życiu. Ja nie chcę być taka jak ty. Takie robią reklamy dzisiaj, nie daj się zbić z tropu. I swojemu dziecku też powiedz, wiesz dlaczego? Bo jak my byliśmy dziećmi, to budowali ułudę sławy i bogactwa. Ułudę, dlaczego? Bo ci wszyscy ludzie, którzy byli wtedy sławni, to byli niewolnicy, oni cierpieli, oni mówili to na głos, a my zaślinieni oglądamy tą telewizję, my nie wiedzieliśmy, o co chodzi jako dzieci. Nie wiedzieliśmy. I najpierw nas przygotowywali, że sława i pieniądze to jest coś prawdziwego, gdzie to było już kłamstwo, wtedy to było okupienie cierpieniem i krwią ludzi i dzieci. Każdy ten serial, każda ta pioseneczka, co sobie nucisz. O, super, ta, czekaj, nasza królowa. Kogo tam nazywamy królową dzisiaj w popie? Którą satanistkę nazywamy swoją królową? Ja nawet nie chcę w to iść, bo ty już nie wiem, czy ty słyszysz, ale ja już się podgrzałam. A to nie dlatego, że ludzie mnie nie obchodzą, to jest ich wybór. Ty do kogoś powiesz, słuchaj, nawet nie warto, bo ci ludzie nie chcą tego słyszeć ani wiedzieć. Ty powiesz, że tą muzykę dla tego człowieka to robił człowiek, kto był więziony specjalnie po to, żeby robić tą muzykę, bo był geniuszem muzycznym. Tego się nie powinno słuchać, bo to jest okupione cierpieniem ludzi. Ale ktoś ci powie, nie, ty jesteś psychiczna i w ogóle przestań ćpać. Zdejmij folię z głowy. A człowiek mówi prawdę i to, co jest, i to, co czuje. Bo proszę, nawet jest ta książka Douglasa Adamsa Autostopem przez Galaktykę. Bardzo fajna, czytam. Teraz czytam chyba trzecią część. I tam właśnie tak gadają między sobą ten ziemianin i ten, co podróżuje między światami i wylądowali na ziemi i tak mówią, może potem się upijemy i posłuchamy mrocznej muzyki. Ja to się normalnie zaśmiałam, bo cała muzyka na ziemi dzisiaj, tacy z mainstreamowa, wychodzi z Hollywood, jest mroczna, jest mroczne, nie daj się zwieść, było napisane. Oszukani zostaniemy wszyscy. Wszyscy będziemy wyznawać fałszywego Boga. Ja ci proponuję nie wyznawać żadnego, to cię wtedy nikt nie będzie oszukiwał. Ty w środku masz Boga. I w momencie, kiedy ty lecisz za kasą, ja ci chcę to powiedzieć, bo o czym był ten cały wywód. W momencie, kiedy ty lecisz czysto za kasą, rzucasz swoje wnętrze, rzucasz swoje ideały, rzucasz swoje marzenia, rzucasz swoje pomysły. Jak ty lecisz za tą kasą, ty zaczynasz tracić. Tobie nie idzie biznes, trafiasz na lewych ludzi i po prostu idzie jak po grudzie. Dlaczego? Bo ty nie jesteś tutaj na tej ziemi przeznaczona
żeby pławić się tylko i wyłącznie w materialnym luksusie. Ty budujesz swoje wewnętrzne królestwo. I sorry, nie powiedzieli nam tego w szkole. Nie powiedzieli nam tego w szkole, że najważniejszą, najcenniejszą pracę, jaką prawdziwą, jaką ty wykonasz pracę, to będzie ta nad sobą, to będzie ta w środku. I to jest właśnie to, że w momencie, kiedy ty jesteś nastawiona na czysty zysk, ty zaczynasz tracić. Więc to musi być esencja. To musi iść w parze z twoją energią. To musi iść w parze z tym, co ty lubisz, z tym, co ty się identyfikujesz, z tym, co ty kochasz. A jak ty nie lubisz robić nic, to napisz jakąś książkę, romans ci się sprzeda najszybciej. A wierzę, że mówię do kogoś, kto powinien to zrobić, bo w każdym czytaniu, jak mamy jakieś ścieżce kariery, co robić czy coś, to non-stop mamy jakiegoś pisarza, jakąś malarkę, jakiegoś kogoś. Rozumiesz? I będziesz dostawał tantiemy za książkę, nie będziesz musiał pracować. To nie jest wstyd nie chcieć nic robić, tylko sobie po prostu żyć na ziemi. To jest żaden wstyd. My żyjemy w systemie niewolniczym, który ci tego nie pozwoli zrobić, jeśli nie masz pieniędzy, prawda? Ale to jest dowód na to, że to jest system niewolniczy i to możesz powiedzieć wtedy do kogoś, kto ci mówi, nie, ty się czujesz niewolnikiem, to se bądź niewolnikiem. Ja się nie czuję niewolnikiem. Ja ci tylko mówię, że ten system jest niewolniczy. A jak ty tego nie widzisz, to ty nim jesteś. Rozumiesz? Widzisz, skarbie? Twoja ścieżka kariery to jest równowaga i cierpliwość. Co to znaczy cierpliwość? Masz takie poczucie, że i tak to wszystko przyjdzie? I nie, nie w tym niebie, nie po śmierci, tu, teraz masz to poczucie? Ja mam. I ja myślę, że ty też masz. I tu trzeba cierpliwości, tylko jak ta cierpliwość będzie wyglądać? Nie, że teraz siedzisz i czekasz, o, kiedy przyjdzie to, co ja chcę. Rób jeden krok, jedną rzecz na raz, jeśli czujesz się zagubiona. I niech też będzie rzecz pod tytułem lubię to, albo jest to częścią mnie, albo wypełniam coś związanego ze mną. To może być połączone z innymi ludźmi, z innymi miejscami, z innymi rzeczami. Natomiast pierwszym priorytetem jest, czy to jestem ja i czy to jest część mojej kariery. Bo kochanie, teraz uwaga do wszystkich tych, którzy uważają, że nie mają kariery. Ja ci coś powiem. Myślisz, że nie masz kariery? A ja ci powiem, że masz. Masz karierę. Bo życie na ziemi jako człowiek w tym ciele to jest zajebista kariera. My mamy... Wszyscy nas obserwują. Wszyscy są ciekawi, co się tutaj stanie. Większość ludzi na świecie jest pusta w środku. Ci ludzie, co mają prawdziwą duszę, oni są pod lupą na obserwacji. To jest ciekawy eksperyment, co się tutaj dzieje. Dlatego nie patrz na swoje życie jako na opowieść z Disneya, że idę do szkoły, robię studia, dostaję pracę albo jednocześnie znajduję męża, a potem robię sobie dziecko. Co się dzieje z tymi wszystkimi potem ludźmi? Te dzieci wyrastają, a my dziewczyny co robimy? Wyrywamy pazurami swoją niezależność i wolność. Zaczynamy o siebie dbać, idziemy do pracy, znajdujemy sobie nowego faceta, wszystko robimy ze swoim życiem, bo żeśmy żyły w poświęceniu przez te wszystkie lata. To właśnie chodzi o to, żeby była równowaga, żebyś ty wiedziała, kim jesteś, żebyś ty przy tym dziecku wiedziała, kim jesteś. I tak, czasami mamy wrażenie, że nami szantażują i tak troszeczkę jest. Dlaczego? Bo w tych małych dzieciach teraz rozwija się ego, więc one będą próbować, jak mocno one z tobą są w stanie, prawda? No i to jest coś, co każdy z nas na jakimś etapie musi wypracować. Ja dopiero na tym jestem, jak to przejdę z nim, to wam opowiem. Na razie po prostu on na mnie krzyczy. Także... Sorry. Dobrze, to co ci jeszcze mogę powiedzieć? O tutaj twoje ziemskie ścieżce kariery. Może jakie są twoje takie blokady, które należy zostawić? Zacznijmy od tego. Definitywnie wiara w siebie, swoją niezależność, że możesz zrobić coś sama i się sama utrzymać. Ty nie wierzysz w to, a tu jest potwierdzenie, że jesteś w stanie i dasz radę. Patrz, widzisz? 9 monet, 9 mieczy.
ty się stresujesz i tak bardzo jak ty się stresujesz i to jest nieprawda, tak bardzo ty jesteś w stanie zrobić wszystko, czego tylko chcesz. Wszystko, czego tylko chcesz. I 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9. A jak odwrócisz do góry nogami? 6, 6, 6. Czyli to jest dowód czego? Moich tez. Nie tez. Ja słyszałam te rzeczy, ja je czuję w środku, ja je sprawdziłam w życiu. Że my jesteśmy Chrystusami i szatanami. Ja jestem, ty jesteś, moje dziecko jest. Ostatnio się przekona. Przekonuję bardziej o tej jego drugiej stronie. Ty jesteś, potrzebujesz odpoczynku, ty potrzebujesz relaksu, ty jeszcze nie jesteś w tym miejscu fizycznie, mentalnie. Ty się po czymś zbierasz, ty się po czymś podnosisz, że jesteś taki nieudolny płot zbudowany. Nie podchodzić do mnie, nie podchodzić, bo zabiję. Spokojnie, nie ma się przed czym bronić, nie ma się przed kim bronić, ty jesteś gwiazda, ty bierzesz życie przebojem. Ta chwila, kiedy ty się czujesz taka, że musisz z tą tarczą chodzić, ona minie, to jest chwilka. Więc tu podejście, rzeczy, które sobie mówisz, to jest proste. Zacznij od tego, powiedz sobie. To jest proste. Powtórz po mnie. To jest proste. Zarabiam rzeczami, które lubię. Jestem niezależna. Jestem wolna. To jest proste. Powiedz sobie, zacznij od tego. A później zobacz i rób po prostu rzeczy, które chcesz, które są tobą, które są autentyczne. Na ten moment wiesz, co ty musisz zrobić? Uspokoić się i zrelaksować, bo umysł jest w stresie i ciało fizyczne jest w stresie. Trzeba odpoczynku, relaksu, na boso wystawić twarz, popatrzeć troszkę w słońce i nie, nie oślepi was. Już bym dawno jak Stevie Wonder chodziła. Dobrze. Czyli rady na twoją karierę. Ciesz się, ciesz się, ciesz się. No ja nie wiem, po prostu. O, odpoczywaj. Tu nie ma nawet żadnych dodatkowych rad oprócz tego, co my tu wcześniej powiedziałyśmy. Ty tworzysz swoje życie najfajniej, najefektywniej w momencie, kiedy ty się cieszysz. A żeby i w momencie, kiedy ty jesteś wypoczęta, kiedy ty się czujesz bezpiecznie w swoim miejscu, w swoim ciele, kiedy ty się czujesz zregenerowana i te dwie rzeczy idą w parze. Masz ludzi wokół siebie, spotkasz ludzi, z którymi stworzysz coś zajebistego. Nie, jeśli ci się nie podoba miejsce, w którym siedzisz, nie oceniaj dnia. Tylko sobie powiedz to, czego chcesz. Powiedz, co ci się nie podoba. Powiedz, co ci się podoba. Są najważniejsze rozmowy, jakie ty będziesz prowadzić. Tutaj ze sobą. Dobra. On mi znowu przyszedł koło nogi, dziewczyny. Ja potrzebuję psychicznego wsparcia, bo ja nie wytrzymam. Jestem na tym etapie, że jak on idzie w moją stronę, to ja dostaję drgawek po prostu. Szarpie mnie, drze się, tam mam iść, ja mam iść. Zgadnij, co zrobił. O Jezu, przepraszam, dziewczyny. Mogę prosić? To nic, nic specjalnego. Jak się nie da, to się nie będę gniewać. A teraz twoja duchowa ścieżka kariery. Ty jesteś definitywnie tutaj duchowym przyjacielem i przewodnikiem, duchowym przykładem i drogowskazem na tej ziemi. Ty tutaj przyszłaś być przykładem w sferze fizycznej i w sferze duchowej. Ty przyszłaś przede wszystkim też z wiedzą. Widzisz, ona tutaj trzyma tą książkę. Ty przyszłaś coś z jakąś tajemną wiedzą. Dlaczego? Tajemną. Bo my zanim się urodzimy na Ziemi, to my znamy tą planetę. Każdy zna tą planetę, każdy wie. I tak, Ziemia z naszego punktu widzenia, gdybyśmy my wsiedli w statek i poszli na szukanie kogokolwiek w kosmosie, tam jest pusto, tam nie ma nic, bo tam jest 3D. To jest inna gęstość, prawda? Ale w tym samym miejscu, gdzie jest pusto i nic nie zobaczysz jako człowiek, w innej gęstości, w innej wibracji, jest życie, tętni życiem, co nie? I ty właśnie, zanim przyszłaś na tą planetę, ty miałaś bardzo dokładnie zrobiony research. Ty masz grupę, która cię tu wysłała. Na Ziemię się tak nie przychodzi. O, dobra, siema, idę na Ziemię, wracam. Przede wszystkim to nie jest... To jest wielka podróż, to jest misja. To jest misja, to jest nazywane misją. A ty jesteś tym, który był najlepszy, najbardziej odważny ludzie...
Nikt tu nie chce przychodzić, to jest pojebana planeta. Rozumiesz? Nikt tu nie chce przychodzić, oni chcą z tych ludzi, co tu utknęli, oni chcą zrobić niewolników, reszta ma wypierdzielać, bo ci dodatkowi, co się rodzą, to się właśnie rodzą z różnych planet, z różnych galaktyk i oni po prostu przychodzą rozjebać to gówno, prawda? I ty jesteś dokładnie tą osobą. I ty miałaś jakąś właśnie wiedzę, z którą ty tu przyszłaś, jakieś takie obserwacje na temat Ziemi. I ty, ta wiedza w tobie jest, bo ty patrzysz na tę planetę i ty czujesz to, co ty wiesz na temat tego, co ty tu zrobiłaś i z czym tutaj przyszłaś. I to jest nieważne, że ty tego nigdy nie ubrałaś słowa, albo że ja ci to pierwszy raz potwierdzam. My żyjemy teraz w bardzo przyjemnej pogodzie dla duchowych ludzi. Nie duchowych ludzi. Dla ludzi. Dla ludzi. Ludź to jest duchowe stworzenie. Także to jest twoja kariera duchowa. Ja mam takie poczucie, że ty wszystko, co robisz, robisz świetnie. Że jak ty byś wyszła z ciała i zobaczyła siebie z góry po śmierci, czyli po zostawieniu tylko tego awatara cielesnego, bo ty cały czas jesteś, tobie nawet ta przysłowiowa powieka nie mrugnie, jak ty umrzesz. Dużo ludzi żyje i sobie chodzi do pracy, bo na niebie, że umarło. No, a się byś zdziwiła. No, ale co? Aha, i byś zobaczyła, że ty wszystko robisz dobrze. Że wiesz, my tu przychodzimy z jakimiś punktami, my chcemy coś wypełnić, my tu przychodzimy, to co wiesz, pełni siebie, och, ja taki tutaj do przodu, ja tutaj ziemię naprawię. Się potem tu rodzimy. I zapominamy. To jest cały ambaras. Natomiast widzisz, zobaczmy dalej. O, i twoja kariera, która jest jednocześnie odzwierciedleniem, kim ty jesteś i czym ty jesteś duchowo, zaprowadzi cię. Prowadzi cię już. Wiesz dlaczego? Bo ty możesz uznać, że ty nie masz w pełni tylu bogactw, ile ty byś chciała, ale jakby popatrzeć na twoje wnętrze i na to, czym ty jesteś otoczona i jak wygląda twoje życie, to ty jesteś najbogatszym człowiekiem. A i nie żyje ci się źle materialnie, bo to jest wszystko pomysł, a będzie ci się żyć jeszcze lepiej. I tak jak mówiliśmy wcześniej na tym czytaniu, jeśli ty będziesz robić rzeczy, które są z tobą autentyczne, jeśli ty będziesz robić rzeczy, które cię cieszą, to dokładnie jesteś na tej drodze. I to nie jest to, że ty tam dotrzesz i się będziesz czuć szczęśliwa i spełniona. Ty już się czujesz w środku szczęśliwa i spełniona. Może momentami, może czasem nie, obojętnie, ale czujesz to uczucie, złapie i rozwinie w sobie. I wtedy zacznie przychodzić więcej, więcej i więcej. No. Zobaczmy. Widzisz, ty masz wrażenie, że to bardzo powoli idzie. I to cię wrzuca w takie poczucie, o, że coś jest nie tak, że coś źle robię, może zmienić profesję. Ja się pytam, to nie jest profesja. Profesją jest życie w twoim ciele. Jak masz na imię? Madzia? No to twoja profesja to jest bycie Madzią w tym momencie. Rozumiesz? Aż nie wyciągniesz kopyt. I o. I kiedy ty wychodzisz, kiedy ty wychodzisz z serca, z miłości, czyli to są te rzeczy, że ty je chcesz, że one wychodzą od ciebie, a nie, że ktoś ci każe, idź do roboty, bo masz tyle i tyle lat, no jak kto to widział nie mieć roboty? No faktycznie, kto to widział, czuć się chociaż trochę wolnym na tej planecie. No kto to kurde widział, nie? Ale! I tak. I ty w momencie, kiedy ty wychodzisz z serca, dlaczego z serca? To jest takie bleble wyświechtane słowo. To nie jest serce jako serce, to, które bierze udział w tych romantycznych podbojach, bo to są wszystko hormony, maundie, zakochanie, romantycyzm, to co oni to zrobili. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To jest zabawa. Prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość jest taka i taka, siaka i sraka. I będą przychodzić różne sytuacje, różni ludzie, natomiast oni nigdy nie będą przychodzić, żeby coś w tobie zmienić, albo cię zniszczyć, albo przynieść wiadomość od szatana. Szatan się ciebie boi. Szatan się ciebie boi. Chodzi mi o tego, żeby użyję tutaj słowa niszowego, natomiast to jest bardzo mądre słowo, to jest dokładnie to, co się teraz dzieje na Ziemi, to się nazywa egregor i to nie jest jakaś historia mityczna, wszystkie mity to są prawdziwe historie pospisywane,
Egregor to jest manifestacja fizyczna wszystkich naszych strachów, naszych najgorszych, wiesz, panik, nasza negatywna manifestacja. I oni wtedy tutaj są i oni udają, że są czymś prawdziwym, udają, że oni mają ten sok, ten dżus, tą esencję, a ten sok, ten dżus, ta esencja to jest bycie ze źródła, oni nie są ze źródła. Oni mają w sobie ssawę, dlatego oni szukają źródła. Ci, którzy rządzą tym, kontrolują to doświadczenie zwane ziemią. Tylko my to wiedzieliśmy, zanim tu przyszliśmy. My wiedzieliśmy, że to jest bardzo zamknięty, zainfekowany wewnętrznie system. I zainfekuje również nas. My to wiedzieliśmy, my tu przyszliśmy to przeżyć. I ty wyposażona w tą wiedzę i w to poczucie siły powinnaś wiedzieć i czuć, że materialne przyciąganie, że robienie rzeczy to jest po prostu zabawa. To jest wymyślanie nowych rzeczy, określanie się, czego ja chcę, jak ja chcę. Ty po prostu bądź sobą i to wszystko do ciebie idzie, już idzie, prawda? Idzie. Im bardziej ty jesteś sobą. I nie martw się, kochanie, o karierę, nie martw się o pieniążki. Zobacz, pięknie. Cieszę się bardzo, że tak zakończymy to czytanie, bo tutaj wypadła cesarzowa, wiesz? Ty nie musisz za niczym biegać. Ty nie musisz być 15 godzin na nogach i wpierdzielać suchą kanapkę w locie, w samochodzie, żeby się nazwać człowiekiem sukcesu. Ty możesz to zrobić, nie skacząc wyżej dupy, to tutaj widać. Czyli co? Ale ty skoczyłaś wyżej dupy, wiesz gdzie? Rozwijając się wewnętrznie. Przechodząc te lekcje, doświadczenia, robiąc, po prostu siłując się z tym wszystkim, co duchowo zsyła nam świat. Łatwiej iść i zająć czymś ręce. Łatwiej iść, jak nie wiesz, co zrobić i rzucić się w wir tej pracy od którejś tam do którejś. I ja to mówię do ludzi, którzy są zmęczeni tym, prawda? I jeśli ty czujesz się zmęczona miejscem, w którym jesteś i odpoczynek nie działa i ta myśl, że to jest do dupy, że ty chcesz coś zmienić, że ci to nie podoba się, wraca, to znaczy, że czas siebie posłuchać. I tutaj dwie rzeczy na zakończenie chcę ci powiedzieć. Wszystkie twoje biznesy wypalą, tylko ty musisz o tym pamiętać. Ty musisz o tym pamiętać. Nie biegaj. Wszystko ma do ciebie przyjść samo. Ty masz tą potężną siłę magnetyczną, żeby to przyciągnąć. Potrafisz czasami nałożyć za dużo na swój talerz. Zauważ to i nie bądź dla siebie taka krytyczna. Tak, skarby, już kończymy. Chodź, pożegnaj się. Pożegnaj się z naszą cudowną tutaj gromadką. Tak. Mhm, dobrze. On tak prosto z dworu, także pardon, manikur. Dobrze, tak. Już kończymy, kochani. Także buziaczki, pa. Bardzo wam dziękujemy za ten miło spędzony czas. Buźka, skarby, pa. Mua.